Bardzo, bardzo dziękuję za obecność dzisiejszą, za to, że jesteście tutaj dzisiaj. Jest to też taki wyraz szacunku wobec nas wszystkich, wobec duchów strażaków, wobec także mnie, ci, którzy mogli, ci, którzy chcieli. Nie jest na stylu, ile by się chciało, ale myślę, że tutaj Rada Księdza Proboszcza zostanie bardzo mocno wzięta pod uwagę i w następnym roku, 3 maja, zorganizujemy podobne święto, myślę, że w większym gronie. Straż Pożarna, OSP, nie PSP, tylko właśnie OSP, służy, jest i zawsze można na was liczyć. Ze wszystkich jednostek, dzisiaj jest tutaj widzę OSP Orte, OSP Koszyniewicz, OSP Chotyłów, które zawsze, zresztą na was zawsze można liczyć, OSP Piszczac, no kilku jednostek chyba nie ma, ale muszę wyciągnąć wnioski na przyszłość, nie będziemy się gniewać. Zachęcamy, aby dalej, aby przyjeżdżali na takie uroczystości. Kochani, dziękuję za to, że zawsze można liczyć na OSP. Zawsze, w każdych okolicznościach, czy to przy działaniach prewencyjnych, czy to przy zabezpieczeniach, przy różnego typu uroczystościach, ale także w tych najbardziej wrażliwych sytuacjach, przy wypadkach, przy pożarach. Mamy tego ostatnio jakoś tak bardzo dużo. Ten rok jest dla nas chyba tak, każdy to zauważył, wyjątkowo tragiczny pod tym względem, chociażby ostatni pożar na Piszczacu pierwszym, to panu zostało bez dachu nad głową. Bardzo dziękuję, że zawsze jesteście, zawsze można na was liczyć, zawsze z tego dużego grona, bo mamy prawie 300 strażaków na terenie gminy, zawsze z komu wyjechać. Nigdy nie było tak, że dane zdarzenie zostało bez oprawy, a często to wy jesteście pierwsi na tego typu wydarzenia. Często to wy niesiecie pomoc jako pierwsi, często ratując życie, bo póki przyjedzie ta jednostka dalsza, która przyjeżdża z Państwowej Straży Pożarnej, czasami ta pomoc przychodzi za późno. Także życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim dużo zdrowia, dużo zgody, bo tej zgody nam potrzeba i w rodzinach, i w jednostkach Straży Pożarnej także. I przede wszystkim czego? No, jak najwięcej działań prewencyjnych, jak najwięcej szkoleń, jak najwięcej uczenia się. Wiem, to będziecie robić teraz, co niektórzy, prawo jazdy na C, także w egzaminie mogę pomóc. Troszeczkę. Oczywiście żartowałem w tym momencie. Uczyć, tak. Jeżeli ktoś chce. Natomiast jest takie powiedzenie, tak? Tyle samo powrotów co wyjazdów. I tego wam właśnie życzę. Wszystkiego dobrego. Znajdujemy się w leśniczówce tak zwanej Barwinek w Zalutyniu. No i dzisiaj obchodzimy Dzień Strażaka. Gminny Dzień Strażaka. Rozpoczął się mszą świętą. Oczywiście. Strażacy w gminie Piszczac. Jak jest ich dużo, jak są liczni? Widzę, że są panie. Ile jest jednostek? W co jesteście uzbrojeni? No i czy czekacie na kolejne zakupy? Na terenie gminy Piszczac posiadamy 7 jednostek OSP. Wymienię wszystkie po kolei, czyli Piszczac, Chotyłów, Dobrynka, Kościniewicze, Dąbrowica Mała, Orte Królewskie oraz Kościniewicze. Skupiamy łącznie 297 strażaków, czyli duchny i druchowie. Najliczniejszą jednostką w gminie Piszczac jest jednostka OSP Piszczac, natomiast drugą pod tym względem jest OSP Chotyłów, trzecią Kościniewicze. Czy jest to trudna praca w gminie Piszczac? Dość trudna, to jest specyficzna gmina. Niemniej jednak dzięki wyposażeniu dysponujemy dobrym sprzętem i możemy ludziom pomagać. Te najczęstsze wyjazdy to do czego się zdarzają? Kiedyś przeważały, że tak powiem, pożary, natomiast w tej chwili dużo mamy wypadków, kolizji. Zdarzają się sytuacje nieszczęśliwe? Zdarzają się, ten i to jest najbardziej tragiczne, gdy ktoś traci życie. I strażacy wtedy sami również potrzebują pomocy, nawet tej psychologicznej, dokładnie, prawda? Dokładnie tak. My o tym często zapominamy jako zwykli mieszkańcy, ale wy się z tym spotykacie przecież. Rzeczywiście pożary mają traumę, ten czasami to zdarza się, nie powiem, że często, ale zdarzają się takie wypadki i to jest dla nich traumatyczne zdarzenie. Ten. Jak to się stało, że pan radny został strażakiem? Strażakiem jestem najdłużej niż radnym. Niż radnym. To jest tak, że jak się chce pomagać ludziom, to się próbuje różnych rzeczy. W Chotyłowie jest prężna jednostka OSP, w której działam i bardzo lubię wyjeżdżać do akcji. Czasem uda się kogoś ratować od pożaru, czasem z wypadku. Ostatni mój wyjazd
był w pierwszy dzień świąt Wielkanocy. Także pomagamy, robimy, jeździmy. Chotyłów tyle też specyficzna jednostka, że są tam panie. Są panie, jest dużo pań, jest młodzieżowa drużyna pożarnicza, także już dzieci, które zaczynają w szkole podstawowej uczyć się tego fachu, startują w zawodach gminnych, powiatowych. Pytałem komendanta gminnego, bo zdarzają się różne sytuacje. Jak radzicie sobie z traumą, bo takie sytuacje też bywają? Właśnie jakaś najtrudniejsza akcja, w której uczestniczyliście i zobaczyliście? To zależy, każdy myślę inaczej to przechodzi, inaczej to odbiera. No wiadomo, czasem się widzi spalone ciało, czasem się widzi ofiarę wypadku. Myślę, że każdy inaczej. Ja tam jakoś człowiek widzi czasem te obrazy, ale jakoś się z tym żyje, także nie jest najgorzej. Wójt mówił również o tym, że będziecie doposażać swoje jednostki. Czy strażacy właśnie czekają na tego typu zakupy i inwestycje? No oczywiście, że czekamy i tutaj podziękowanie dla pana wójta, że dba o jednostki w gminie Piszczac, że wymienia samochody. W tamtym roku OSP Piszczac dostał nowy samochód. Albo jeszcze dwa lata temu. W tym roku my mamy dostać samochód ciężki do OSP. Chotyłów powiedział, że to nie jest ostatnie słowa, także wiadomo, mundury, jak teraz wiecie państwo, są takie piaskowe, nowe ubrania specjalne. Także to są poważne przedsięwzięcia i duże sumy. Wiadomo, to atesty i tak dalej, także potrzeba tego i tutaj wójt nas wspiera. Tu też wspominał pan wójt, że jutro was czekają egzaminy na prawo jazdy kategorii C. Znaczy, część przynajmniej osób. Nie jutro, ale w najbliższym czasie dopiero zaczynamy robić kurs na prawo jazdy kategorii C, tak żeby móc kierować tymi samochodami strażackimi do akcji. Czego się życzy strażakom? Tyle samo powrotów, co wyjazdów. Tego wam życzymy. Dziękujemy za rozmowę.